mam dzisiaj ochotę. Hej kochani, macie czasami tak, że macie ochotę na wszystko, ale też to wszystko ciężko mieć naraz? Można pójść w smaki, które się już zna, ale warto jest spróbować czegoś nowego. Wiesz co? Bo ja jednak wolę twoje. Wymiana! No właśnie. Czasami coś smakuje bardziej, czasami mniej, ale warto próbować. Tak samo jest z seksem. Często jeśli jesteśmy w stałym związku, chcemy spróbować czegoś nowego w seksie, ale nie wiemy jak o tym porozmawiać z partnerem albo po prostu się wstydzimy. Zwłaszcza jeśli chodzi o seks oralny i analny. Dziś pomożemy Wam z tym problemem. Tutaj są tablice i będziecie zaznaczać męskie strefy erogenne, a chłopaki damskie. No to czas, start! Zarówno seks oralny, jak i analny sprawi Wam przyjemność tylko wtedy, gdy się odprężycie. Dajcie sobie tyle czasu, ile potrzebujecie. Bawcie się nim. Zacznijcie powoli, dopiero potem przyspieście. No i co, chłopaki? Chyba pośpiech nie pomaga. My poszliśmy bardziej w klasyk. Woleliśmy dać mniej, ale skutecznie. Tak. Ej, a co to jest? Przynajmniej, że uda? Tak, uda, wiadomo, miejsce intymne, piersi, głównie sutki, szyja, kark, uszy. Wy macie sporo więcej. Tak, i ja bym chciała zaznaczyć, że ten pośladek to nie chodziło o... dziury? O dziury. Pod dupki? Jak to się nazywa? Pośladki. Tak, pośladki. Tak, to jest dobre. I rzeczywiście kark, brakuje karku. Chociaż no. Ja po prostu potraktowałam szyję jako szyję i kark. No tak. Jako jedność. A właśnie, a propos stref erogennych. Pamiętajcie, że warto zacząć zawsze od gry wstępnej seks analny, oralny i waginalny. Skupcie się na strefach wewnętrznych ud, brzuchu i jądrach. To się naprawdę sprawdza. Dobra, ja muszę iść na momencik. Czujcie się jak u siebie w domu. Jasne. Dobra. Bye! Do zobaczenia. To co? Zagramy w coś? Kalambury? Ej, w sumie czemu nie? Możemy zagrać parę na parę. Kochanie, jesteś? Umieram z głodu. O. A co ty robisz? O, jesteś? No jestem! Wyszłam do sklepu po kolendrę, żeby przeozdobić kolację, którą robiłam pół dnia, ale jak widać nie ma co przeozdabiać. Co mówisz, tylko tak wszystko jest super. No, super, to też sobie zjedz. Ja wychodzę. No hej. Masz czas? Ale miałaś mieć dzisiaj romantyczną kolację. Straciłam apetyt. Tak jak nasze relacje, miejsca intymne są niezwykle wrażliwe. Trzeba o tym pamiętać. Ale jest to też ich mocna strona, ponieważ są czułe na najdelikatniejsze bodźce. Jeszcze przed seksem omówcie z partnerami plan działania. Ustalcie granice, których nie chcecie przekraczać. Powiedzcie o swoich obawach. Przygotowanie jest też ważne przy seksie analnym. Po pierwsze, zadbajcie o odpowiednie nawilżenie. Bez tego ani rusz. Po drugie, nieważne ile się znacie, zawsze się zabezpieczajcie. Jezu, uważaj! Oho, będą z tego kłopoty. Nadal się za to nie zabrałeś? Ty otworzę. To ci pomoże. Instrukcje. Praktyka czyni mistrza. Jeżeli jesteście na początku swojej drogi, przyda się wam tak, mała instrukcja. Dobra, jestem. Sorry. Hej, hej. Jak tam? Świetnie. Zbawiliśmy się troszeczkę. Bez ciebie. Okej, okay, a potraficie na przykład wymienić etapy seksu analnego w poprawnej kolejności? 1. Pieszczenie okolic odbytu. O, tak myślałem. 2. Pieszczenie palcem wewnątrz odbytu. 3. Penetracja, a dokładniej jej próba. Pamiętajcie, żeby penisa lub gadżety wsuwać bardzo powoli i delikatnie. A!
A! I pamiętajcie, że seks analny nie powinien boleć. Postępujcie zgodnie z instrukcją i nie śpieszcie się. No, no. Poradziłeś sobie. Jesteś bohaterem. No. Dobra, kochani, przed nami kolejne zadanie. W tym zadaniu musicie zaznaczyć, co waszym zdaniem jest prawdą, a co fałszem. Tutaj macie tablicę, no dobra. To możecie już podejść, tak, i tam macie magnesy. Tak, i zaznaczajcie sobie. Seks analny jest atrakcyjny tylko dla mężczyzn. Nieprawda, ale doznania mężczyzn podczas penetracji odbytu mogą być silniejsze niż podczas penetracji pochwy, bo szczelina odbytu anatomicznie jest węższa. Wszyscy mężczyźni uprawiają seks analny. Nieprawda. Zależy to od indywidualnych preferencji partnerów. Partnerka nie czerpie przyjemności z seksu analnego. Nieprawda. Również może osiągnąć orgazm, na przykład dzięki stymulacji pochwy i łechtaczki dłonią, a w okolicach odbytu jest wiele zakończeń nerwowych. To w końcu jedna ze stref erogennych. Są osoby, którym seks analny sprawia ból, bez względu na przygotowanie i technikę. To możliwe. Odbytnica anatomicznie nie jest przystosowana do stosunków płciowych. Wytrysk w czasie seksu analnego może doprowadzić do ciąży. Tak, to możliwe, jeśli sperma spłynie w okolice dróg rodnych. Będziemy teraz obstawiać wybory Polaków. O, lubię obstawiać. Jaki procent osób zapomina o odpowiednim nawilżeniu podczas seksu? Nie, no ja bym dał 75 do 80, no 75 zostanę, bo wydaje mi się, że dużo osób zapomina. Chociaż, ale mówimy o lubrykantach, tak? Mhm, no żele. A na przykład ślina, to tak... Rejakulat? To liczymy na to. Nie, to bardziej chyba chodzi o żele, okay. Lubrykanty. To 60, 70. No, 60, 70, coś takiego. Mi też tak wydaje. Może no, nawet więcej. Nie, właśnie mniej. Od a to się okaże 2%, nie? Nie, od 16... O kurczę. Poważnie? Do... 25,8%. Wow. Drugie. Jaki procent osób używa nieodpowiednich lubrykantów? Co znaczy nieodpowiedni właśnie lubrykant? Czyli... Olej do smażenia? Skórka od banana. Okej. Nie, to chyba mały. Mały jak. No, tak, 10%. Ja daję z 5, 2%. 3, dobra, dam 3. Od 5 do 10. W przypadku około 4% stosunków seksualnych partnerzy używają lubrykantów na bazie olejów, co może prowadzić do degradacji prezerwatywy. Do tego błędu przyznaje się około 3% kobiet i 4% mężczyzn. Przyznaje się, czy jest ich jeszcze więcej. Ale kobiet jest mniej. Dobra, ostatnie pytanie. Jaki procent osób dwukrotnie używa tej samej prezerwatywy podczas stosunku? Ojej, u nas w Polsce. No. O Jezu. Wow. Zdarza się w ogóle coś takiego? To musi być z 1-2%. Nie wierzę, że więcej. No. No. Nie, no, nie ma. No nie zawiera do mnie, no. 10? 11. Do 5. Nie, do 5. No tak jeden, no. Ja bym stawiała do 5. Nie, ja daję bardzo mało, 1-2%. No nie, no nie wierzę, fuj. A w sensie to jest tak, że nie używają wiem. I później na drugą stronę. Świetne. To jest trzeba świetne. Spróbować. Boże, nie pomyślałam. Nie, no nie wpadłam. 10%. Przecież wystarczy uprać. Dobra, no tak. To odpowiedź brzmi od 1,4% do 3,4%. Okay, no nie dobrze, jest dobry wynik. No. A nie róbcie tak naprawdę. Nie. A wy, kochani, pamiętajcie, żeby seks był bezpieczny i przyjemny, zawsze pamiętajcie o higienie. Szczególnie jeśli chodzi o seks analny. Pamiętajcie, że chociaż prawdopodobieństwo zajścia w ciążę przy seksie analnym jest niewielkie, to jednak jest. Nie rezygnujcie z zabezpieczenia, zwłaszcza, że prezerwatywy chronią Was też przed ryzykiem chorób i przed infekcjami. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Dostaliście od nas sporo informacji, które mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Widzimy się za tydzień, subskrybujcie, lajkujcie. Bye!